Często mówi się, że kobiety kochają draniów. Na tym nagraniu przyjrzymy się temu trochę dokładniej. Sprawdzimy, czy tak jest, ewentualnie dlaczego tak jest i jakie strategie będziesz mógł wykorzystać, żeby podnieść swoją atrakcyjność. Żeby lepiej to zrozumieć, trzeba przyjrzeć się bliżej takiemu stereotypowemu przykładowi drania. Jak on wygląda? Z reguły jest to ktoś bardzo pewny siebie. Często arogancki lub wręcz agresywny. Doskonale wie, czego chce od kobiety i często jest to przede wszystkim seks. Dlatego jest dużym wyzwaniem. Bywa bardzo dominujący. Z drugiej strony często reaguje impulsywnie, co prowadzi do licznych kłótni. Jak widzisz, jest to zlepek zarówno bardzo pozytywnych i silnie męskich cech, jak i tych cech negatywnych. Dlatego ci stereotypowi dranie rzeczywiście mogą przyciągać do siebie płeć przeciwną, bo są bardzo męscy i potrafią zapanować nad kobietą. Ale z drugiej strony ich negatywne cechy sprawiają, że trudniej jest im utrzymać dłuższy związek. Dlatego kiepskim rozwiązaniem jest naśladowanie takiej postawy. Używanie większej ilości wulgarnych słów czy przedmiotowe traktowanie kobiety nie sprawi, że będziesz atrakcyjniejszy. Wręcz przeciwnie, będziesz budował wrogość i odpychał od siebie nie tylko kobiety, ale też ludzi. Takie zachowanie uchodzi na sucho tym bad boyom właśnie dlatego, że ich wady są niwelowane przez ich męskość, która z kolei przyciąga kobiety. Zamiast tego lepiej jest wydobyć tylko te pozytywne cechy i zastanowić się, jak je wdrożyć do własnego zachowania. Jednocześnie warto pilnować się, żeby razem z tymi pozytywnymi cechami nie pojawiły się błędy. Jakie z tego wszystkiego można wyciągnąć wnioski? Pracuj nad swoją pewnością siebie. Ćwicz asertywność i nie pozwól sobie wejść na głowę. Rób to, na co masz ochotę, ale dbaj o uczucia drugiej osoby. Powstrzymaj się od negatywności. Nie miej pretensji, nie obrażaj się, nie okazuj zazdrości. W kryzysowych sytuacjach staraj się panować nad swoimi emocjami i załatwiać sprawy na spokojnie. I to wszystko na ten temat. A po więcej informacji na temat relacji damsko-męskich zapraszam na jakzdobywać.pl. Znajdziesz tam m.in. darmowy test flirtu i ciętej riposty, a także darmowy test związku. Oprócz tego jest jeszcze mnóstwo obszernych materiałów, których nie ma na YouTubie. Dlatego tym bardziej zapraszam. A tymczasem dzięki za uwagę i do zobaczenia już za tydzień w kolejną niedzielę. Robert Mark.